Tak, to jest właśnie ta chwila. Nie wykręcaj się, że nie masz czasu na medytację. Nie wierz umysłowi, który mówi, że nie, że to nudne. Nie teraz, potem. Teraz. To potrwa krótko, obiecuję, i nie zaboli. A korzyści mogą być mocne i długotrwałe. Dlatego właśnie teraz usiądź. Rozluźnij się. Zamknij oczy. Puść wszystkie rzeczy do zrobienia. Zostaw na chwilę wszystkie koncepcje, pomysły. Wszystkie muszę, powinnam, nie mogę. Rozluźnij ciało. Weź głęboki oddech. Weź głęboki wdech do przepony i zrób spokojny wydech. I jeszcze raz wdech, zatrzymanie i wydech. Rozluźnij ciało, rozluźnij umysł. Puść wszystkie napięcia. Poczuj, że kreujesz w tej chwili pokój, wirtualny pokój w przestrzeni, który jest tylko dla ciebie, tylko do tej praktyki, i umieść siebie w dowolnym miejscu tego pokoju. Może to być po prostu sześcienny kształt, w którym możesz znajdować się na dowolnej jego wysokości. Może tam nie obowiązywać grawitacja. Poczuj, gdzie jesteś, gdzie stoisz lub wisisz. I zaproś do tego miejsca przez wirtualne drzwi swoich rodziców. Najpierw mama. Zobacz mamę, taką, jaką ją pamiętasz, taką, jaką kreuje teraz twoja wyobraźnia. Stoi tam i patrzycie na siebie. I nie rób z tym nic. Jakakolwiek koncepcja, uczucie, wrażenie pojawiło się w związku z tym, to takie właśnie ma być, takie jest. Poczuj, w jakiej odległości ma stać, żeby było dla ciebie w porządku. I teraz zobacz przed mamą jej wewnętrzne dziecko. Ją jako małą dziewczynkę, 5-letnią. Stoi tam ta dziewczynka. Jest przerażona. Jest pełna lęku, niepewności, może smutna, bo egzystencja jest trudna. Ale chce dobrze. Chce tak bardzo dobrze i jednocześnie ufa, że kiedyś zrobi coś dobrego. Ale już wierzy, że coś z nią nie tak i że świat jest skomplikowany, duży. Już zawiodła się na dorosłych. Zobacz to wszystko. I powiedz do tej małej: taką cię widzę i taką, mamo, biorę cię teraz do serca. I zobacz, jak ta postać dziecka, twojego rodzica, zmniejsza się do rozmiarów ziarnka maku. I taką ją weź do serca. Poczuj, jak w niej wnika i powiedz: jest tam dla ciebie miejsce w moim sercu. A teraz popatrz znowu na tę dorosłą. Na tę zmęczoną, może zagubioną, może jeszcze bardziej przerażoną, i powiedz: mam ją tam w sercu. Taką ciebie mam w sercu na zawsze.
i pozwól mamie odejść. A teraz zaproś tatę. Stoi przed tobą taki, jaki był lub taki, jakiego pamiętasz? I patrzycie na siebie i niezależnie od tego, co czujesz, co się pojawia, znowu stawiasz przed nim jego dziecko, małego chłopca, 5-letni chłopczyk, pełen ufności, a jednocześnie przerażenia. I mówisz: takiego biorę cię do serca. Mówisz to do chłopca, patrząc mu w oczy. I widzisz, jak chłopczyk się pomniejsza, 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 aż jest wielkości ziarnka maku. I takiego bierzesz go teraz do serca, bo jest dla niego tam miejsce. I mówisz teraz do tego dorosłego: tato, takiego wziąłem cię do serca. Jest tam dla niego miejsce w moim sercu. Bez oczekiwań, bez koncepcji, możesz teraz poczuć, jak esencja każdego z twoich rodziców zamieszkuje twoje serce i być może spotyka się dziewczynka z chłopczykiem. Ich esencje spotykają się w tobie i tańczą swój taniec. Może dobrze się bawią. Pozwól im dobrze się bawić. I podziękuj, pozwól ojcu odejść. Zostań z tym uczuciem. Zostań chwilę. Ty i rodzice niewinni, czyści, dobrzy, ale ludzcy, prawdziwi, tacy jak ty. Pragnący miłości, pragnący czegoś dobrego od życia, od świata, jak ty, w twoim sercu. Tak oto jesteście razem. Tak oto, bez koncepcji, masz ich w sobie. I teraz poczuj, że całe twoje DNA jest właśnie tym. Ich radosnym spotkaniem, ich tańcem, ich zabawą. Ty jesteś tym tańcem. Ty jesteś tą zabawą. Ty jesteś realizacją ich zaufania. I na koniec powiedz do życia: biorę to życie tak, jak przyszło, i zrobię z niego dobry użytek. Weź głęboki oddech. Dobry, głęboki wdech, zatrzymanie i swobodny wydech. Poruszaj palcami dłoni i stóp. Poruszaj głową i powoli otwórz oczy. Dziękuję.